Państwa bardzo serdecznie na wykładzie, który jest związany z bardzo takim wdzięcznym tematem, chociaż budzącym często obawy i trudnym tematem, a mianowicie opieka nad osobami starszymi, jak wspierać osoby starsze, ale jednocześnie jest to piękny temat i w zasadzie dla każdego człowieka ważny. Mówiąc o osobach starszych, mówimy o ludziach w bardzo różnym wieku. Od osób osiągających już ten wiek emerytalny, po osoby na progu 80 roku życia, 80+. I ten dzisiejszy wykład chciałabym dedykować szczególnie osobom, które wymagają opieki lub osiągają, czy też już za chwilę osiągną, właśnie ten próg 80 lat. Wtedy pojawia się często trudna do zaakceptowania myśl o byciu starym, o myśl o stracie, myśl o odejściu, które nieuchronnie się zbliża. Jeśli są sprawy czy jakieś relacje, które ktoś chciał od dawna być może naprawić, a wciąż leżą gdzieś na sercu czy na wątrobie, to może się pojawić taka obawa, że nie da się już niczego zrobić, że może jest za późno, może się pojawić rozgoryczenie, bo ta perspektywa, że coś można jeszcze w życiu naprawić, już odchodzi. Starość jest takim czasem na podsumowanie swojego życia i na takie działania, które przynoszą ukojenie, spokój i pogodzenie się z życiem. Kluczowy na tym etapie życia jest kontakt z drugim człowiekiem i poczucie bliskości. Tymczasem dzieje się zazwyczaj tak, że młodzi są wiecznie zalatani, mają głowę zajętą rozlicznymi sprawami, są też często zestresowani, w napięciu żyją, a starsze osoby marudzą. Słabiej widzą, niedosłyszą, ich umysł też już nie jest taki bystry, mają mniej siły. Między osobami starszymi a ich dziećmi rodzą się spięcia. Ale i tak mimo to ten kontakt jest bardzo potrzebny. Potrzebna jest czułość. Czułość do 1/4 naszego społeczeństwa w Polsce, bo do roku 2035 udział osób w wieku 65+ zbliży się do 1/4 naszego społeczeństwa. To są dane z GUS-u. Dziś opowiem o takich tematach, które właśnie dotyczą wsparcia osób starszych na tym etapie życia. Nie w takich podstawowych rzeczach, które możemy zrobić. Zrobić zakupy, zadzwonić. Ale w czymś jeszcze większym, w czymś jeszcze nadającym dodatkowego sensu. Tych kilka tematów to wyświetlę slajd. To przede wszystkim coś, co jest ważne na tym etapie życia, integracja ciągłości biograficznej, nadanie sensu temu etapowi życia. Nadanie pewnego sensu i temu etapowi, jakim jest starość i świadomość nieuchronnego odchodzenia. Na pewno godne i jakościowe starzenie się. Też wspieranie osób z zanikającą pamięcią. Terapia godności, w ogóle temat godności. Pokażę też fragmenty książeczki, którą w najbliższym czasie opublikujemy razem z moją znajomą ze Szwajcarii, Tiną Rusinger, znaną artystką, fotografką, właśnie poświęconą temu tematowi. Także to takie na początek pokazane tematy, a tymczasem zapraszam do opowieści. Nie będę mówić tylko o zdjęciach. Na początek powiem coś więcej o samym tym etapie właśnie tak zwanej starości. I mam nadzieję, że to będzie dla Państwa ciekawe i poszerzające też perspektywę. Z perspektywy rozwoju człowieka, rozwoju przez całe życie, starość to jest konkretny etap tego życia i on jest jeszcze kolejnym etapem w rozwoju człowieka, kolejnym i ostatnim.
I możemy wspierać osoby starsze, na przykład w tym, żeby się pogodziły ze swoim etapem życia, żeby czuły się na tym etapie godnie, żeby też funkcjonowały i były w jak najlepszym zdrowiu emocjonalnym i duchowym. Rozwój człowieka na tym etapie polega przede wszystkim właśnie na tym, żeby się pogodzić ze swoim życiem, z tym, co się działo, co miało miejsce, co postrzegamy jako nasz sukces, co było sukcesem, co było dobre, ale też co było być może porażką, co oceniamy, że nie było dobre. Chodzi o zaakceptowanie całego swojego życia, wszystkiego, co się w nim działo, pogodzenie się z tym życiem, bo to pogodzenie się ze swoim życiem, ono pomaga żyć w spokoju ducha, w spokoju umysłu i w takim poczuciu spełnienia. Jest to etap podsumowania życia. Jest to etap dawania innym swojej miłości. To jest etap przekazywania mądrości, ale też wybaczenia niektórym ludziom i czasem sobie samemu, przeproszenia być może niektórych osób, przekazania swoich rzeczy innym, obdarowania pamiątkami, pożegnania się też z niektórymi osobami. I to wszystko będzie nadawało sens temu etapowi życia człowieka. To pomaga uniknąć rozpaczy. Na to się mówi, że to jest integracja ciągłości biograficznej. Możemy w tym etapie, na tym etapie wspierać swoich bliskich, którzy są w domu, ale możemy też wspierać w taki sam sposób, jak pokażę, jak opowiem, osoby w hospicjach, osoby w domach opieki stałej. Tak jak powiedziałam, już takie wsparcie ma zapewnić godne i jakościowe starzenie się. Bo to jeszcze jest etap rozwoju człowieka. Kilka może słów jeszcze o sensie tego rozwoju. Po co on jest? On jest po to, żeby się wznieść ponad egzystencją, tą prostą, codzienną i zobaczyć, że jest jeszcze coś więcej. Mam jeszcze coś więcej w życiu do zrobienia. Jest to taki etap związany bardzo jeśli chodzi o sens tego etapu, z duchowością. Duchowość to jest taki stały element naszego funkcjonowania, kondycji człowieka, czyli z naszą sytuacją w świecie. Duchowość, nie mam na myśli tutaj powiązania z religią, raczej w takim uniwersalnym znaczeniu. Duchowość, która się objawia przez poczucie sensu, przez to, że mamy nadzieję, że odczuwamy wdzięczność albo zachwyt, zachwyt nad czymś, nad kimś, nad światem, nad życiem, nad dziećmi, przyrodą. Ten zachwyt tego, co widzę dookoła siebie, wdzięczność za życie, za bliskich, za to, co się dzieje, za świeże powietrze, nadzieja, sens, to wszystko pomaga wznieść się ponad te rzeczy codzienne, które mogą być uciążliwe. To jest taki element, który nam umożliwia spojrzeć na naszą aktualną sytuację i w przypadku osób starszych na ich aktualną sytuację i dostrzec jakiś głębszy sens i wartość tego. Człowiek może poczuć, że istnieje po coś więcej i że jest coś więcej ponad te podstawowe, codzienne doświadczenie, ponad fakt codzienności. Przykładowo, co to może być, to coś więcej. To coś więcej to może być miłość, którą obdarowujemy innych. Na przykład tych, którzy są mali. To ciągłość życia przez rodzinę. To mądrość, którą przekazujemy innym. To przekazanie jakichś ważnych praw, doświadczeń. Podarowanie jakichś rzeczy. To coś więcej to powiedzieć bliskim, że się ich kocha. Napisać list do dawnych przyjaciół właśnie na tym etapie życia, bo to wszystko ukazuje wartość i sens obecnego położenia człowieka. I jest naprawdę szereg aktywności z fotografiami tymi biograficznymi z życia osoby,
z ich własnego życia, poprzez które możemy wspierać osoby starsze właśnie w nadawaniu tego sensu na tym etapie życia, na którym obecnie są. Na przykład poprzez opowiedzenie swoim potomkom, swoim wnukom życiowej historii. Pokazanie albumu. W takiej opowieści ujawnia się głębia człowieka. On przekazuje tę historię pokoleniom, ale sam też widzi siebie w perspektywie całego swojego życia. To może być taka bardzo prosta aktywność, jak usiąść z osobą starszą, którą się opiekujemy, wyjąć kolejne zdjęcia i je oglądać, rozmawiać, a nawet spisywać ważne myśli. Dla osób starszych ważne będzie, żeby to nie było jeden raz, ale żeby nie spotkać się po prostu jednorazowo, tylko żeby spotkać się i żeby to się powtarzało, bo te osoby czekają na spotkania. Można spotkać się raz w tygodniu i za każdym spotkaniem obejrzeć jedno zdjęcie, jakieś wybrane przez daną osobę, które budzi dobre wspomnienia, ciekawe wspomnienia, które ożywia, wnosi emocje i opowiedzieć po prostu o tym jednym zdjęciu oraz je opisać, spisać dla tej osoby, chyba że chciałaby sama pisać. I tak na przestrzeni czasu powstaje album. I to jest coś więcej niż taka codzienna opieka, czy raz na tydzień odwiedziny, które są podstawowe, bardzo ważne, ale można jeszcze właśnie wnieść ten dodatkowy element. Element działania twórczego, bo to opowiadanie, oglądanie, spisywanie, układanie, to jest działanie twórcze, a kreacja pomaga właśnie wznieść się ponad tymi faktami codzienności. Ona nas w dużej mierze chroni przed takim pogrążeniem się w smutku, zgorzknieniu, depresji i w ogóle wycofaniu się z aktywności społecznej i ruchowej. Starczy jeden taki projekt, powiedzmy, jedno takie działanie, które się będzie działo, na które ta osoba może czekać, będzie powtarzalne. I ta kreacja właśnie umożliwi nam, żeby nadać obecnej sytuacji takiego starszego człowieka, starszej osoby sens. To się dzieje w trakcie tworzenia albumu, spisywania myśli, porządkowania zdjęć, pamiątek jakiś po sobie. I w trakcie takiej pracy może się wiele rzeczy zaciąć. Można zastanowić się na przykład, komu przekazać niektóre zdjęcia, podarować w prezencie, z dedykacją, z jakim słowem, myślą, może mottem, może ulubionym wierszem, anegdotą, a następnie w jakiej formie? Może w formie listu do kogoś, albo może spotkania? Bo przeglądanie tych zdjęć dawnych może być powodem do tego, żeby się właśnie z kimś spotkać, napisać list, zatelefonować. Przy okazji też takiego oglądania zdjęć może się pojawić potrzeba, aby do kogoś na zdjęciach napisać pożegnalny list. Albo list wybaczalny. Chcę ci wybaczyć, wybaczyłem ci. Albo z przeprosinami. Albo list, że się kogoś kocha. Można napisać do swoich wnuków, dzieci. List o miłości do nich. I to wszystko będzie nadawało sens bieżącej sytuacji. I ważne słowo jeszcze o tym poczuciu sensu, bo ono ma kluczowe znaczenie dla nas. Kluczowe znaczenie dla odczuwania właśnie szczęścia i spełnienia i spokoju. Jest wiele badań neurologicznych, które wykazują, że w momencie, kiedy ośrodki mózgu odpowiedzialne za poczucie sensu są aktywne, to bardzo się obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Czyli innymi słowy, kiedy to, przez co człowiek aktualnie w życiu przechodzi i czego doświadcza, co robi, ma dla niego znaczenie,
to ma on spokojny umysł i jest w zgodzie ze sobą. Jest na to dużo większa szansa. Kolejnym takim ważnym zagadnieniem jest aspekt godności. Dla osób starszych tak naprawdę zdjęcia z ich życia, a tak naprawdę życie na ich zdjęciach, o którym się rozmawia, oglądając zdjęcia, pozwala się na moment im zapomnieć o tym odchodzeniu. Przywrócić w pamięci przyjemne chwile, przywrócić te przyjemne emocje, które za tymi wspomnieniami się kryją. To mogą być chwile przyjemne, beztroskie, radosne, wesołe, ale też chwile bycia ważnym, silnym, młodym, szanowanym, zasługującym na uwagę, byciem wysłuchanym. Kiedy siedzimy nad czyimiś zdjęciami, nad albumem i coś z nimi robimy, to ten moment przywraca właśnie tą godność. Ta osoba jest wtedy ważna, jej życie jest ważne, jej słowa są ważne, jej opowieść jest istotna. Jest bohaterem sytuacji, jest znowu potrzebny. A wsparcie osób starszych bardzo ma na celu właśnie to godne i jakościowe starzenie się. Do tego są bardzo potrzebne więzi społeczne, kontakt z osobami, kontakt z dziećmi i wnukami, jeśli oni istnieją. Bycie szanowanym, bycie ważnym, takie poczucie, że jesteśmy istotni, wciąż się liczymy, to co często mówią osoby starsze, że czują się właśnie niepotrzebne, zbędne, ciężarem. Więc to są te momenty, kiedy mogą znowu poczuć się ważni. Poczucie, że mam jakąś swoją misję, na przykład właśnie przekazania czegoś ważnego, czy dawania miłości. No i poczucie bliskości. Także to wszystko dzieje się podczas już oglądania zdjęć. Kolejnym takim ważnym aspektem jest ćwiczenie mózgu. Bo kiedy mózg rozwiązuje jakiś problem, coś tworzy, jest zaangażowany w zadania, ilość połączeń nerwowych rośnie. I to wybieranie zdjęć, opowiadanie o nich jest takim właśnie ćwiczeniem dla mózgu. Plus zapewnia ten kontakt społeczny. Także teraz zaprezentuję kilka przykładów takiej pracy ze zdjęciami. Opowiem dwa słowa jeszcze i wyświetlę parę slajdów. Pierwszym moim takim ulubionym, o którym już wspomniałam tutaj, jest album życia. Album życia to jest dobre zajęcie dla osób, które chcą uporządkować, ponownie przeżyć, a także przekazać swoją historię. Ale co ważne, ponownie też przeżyć ją. Często temat śmierci jest tematem tabu, no ale śmierć jest nieuchronna. I tym właśnie sposobem na przejście ponad tą stratą, taką transcendencję, jest właśnie nadanie sensu temu odchodzeniu. Jest przygotowanie swojego ostatniego słowa, przekazanie swojej historii, podarowanie zdjęć, opisanie w kilku słowach, zdaniach, a nawet właśnie stworzenie całego albumu. I tutaj właśnie to tworzenie albumu warto, żeby ono się działo w takich małych odcinkach, żeby odwiedzać taką osobę i robić to na przykład po kawałku raz w tygodniu, bo ta powtarzalność tutaj jest ważna. Starsi ludzie czekają na kolejne odwiedziny, ale czekają też na powrót do wspomnień. Starsi ludzie uwielbiają wspominać. I to czekanie na kolejną wizytę daje im taką też perspektywę, nadaje pewien sens właśnie. Także takie robienie albumu może zająć nawet rok czasu, a może nawet więcej. Co więcej, takie wspólne oglądanie zdjęć według mnie stwarza też momenty, które łagodzą to napięcie w relacji. Bo konflikty czy problemy z dogadaniem się są nieuchronne między rodzicami i ich dziećmi na tym etapie tym bardziej. I kiedy znajdujemy ten moment, kiedy razem siadamy, oglądamy, coś robimy, wykonujemy, działamy, przygotowujemy, na przykład na podarunki, prezenty, te zdjęcia,
Kiedy razem jesteśmy, to napięcie opada. To jest taki moment, kiedy w relacji pojawia się spokój, takie wyciszenie, łagodność, empatia. I to po prostu jest przyjemne. I tym, także to jest taki dodatkowy też efekt, bonus w relacji, też dla dzieci osób starszych. Bo dzieci osób starszych, dorośli, też mają potrzebę, żeby pogodzić się ze starością rodziców. Wielu osobom jest bardzo trudno się pogodzić z tą starością i z faktem, że rodzice odejdą za jakiś czas. Także dzieci też potrzebują się ze starzeniem rodziców oswoić i pogodzić z ich odmiennymi zachowaniami, potrzebami, nastrojami i właśnie z tym odchodzeniem. Mają świadomość często, że niewiele już mogą poradzić, nie cofną czasu, niewiele może mogą zrobić. No, jeśli rodzice cierpią na zaniki pamięci, to też widzą progres i też widzą, jak niewiele mogą zrobić. I ten czas spędzony na oglądaniu, na tworzeniu albumu pomaga też dzieciom nadać sens całej sytuacji. To jest terapeutyczne, jakby kojące dla obu stron. I teraz pokażę Państwu kilka slajdów, jak można rozmawiać z takimi osobami starszymi. Tylko jeszcze zrobię tym razem taki pełny pokaz slajdu, bo wtedy jest przyjemniej oglądać. O. Pokaż ważne wydarzenia w Twoim życiu. Czyli wybieramy zdjęcia, które są istotne. Nie musimy wszystkich oglądać. Ich często jest wiele. Możemy po prostu siedzieć, oglądać i wybrać jedno, drugie, trzecie. Opowiedz coś takimi prostymi słowami. Kiedy osoba wybrała zdjęcie, tak, pokazać palcem, opowiedz coś o tym. Opowiedz historię. Przykładowe, proste pytania do dodatkowej pracy. Kogo wspominasz? Bardzo lubię to pytanie. Jest bardzo otwierające i zapraszające, żeby zacząć opowiadać. Przenieść tę osobę starszą w czas, kiedy była młoda, silna, aktywna. I wrócić ją do tego czasu, żeby mogła przeżyć znowu tamte emocje. To ważne, żeby móc ponownie przeżyć te dobre emocje. Z kim chcesz się pożegnać? To też może prowadzić nas do właśnie kolejnych aktywności. Dzwonienia, pisania listów, zapraszania gości. Kogo przeprosić? Komu przekazać słowa miłości? Także wspólne oglądanie, chwilę bez napięcia między nami, spokój i właśnie ta czułość. Za chwilę. Podsumowałam tą pierwszą część. Teraz chciałam nawiązać do tego, co, kiedy osoba jest w domu sama, albo na przykład jest w szpitalu, czy w domu opieki. Samotność często rodzi cierpienie i człowiekowi, żeby nie cierpiał, potrzebne jest bardzo poczucie bliskości. Ta obecność bliskich osób jest nam potrzebna po prostu do szczęścia, do takiego zdrowia emocjonalnego. Kiedy osób bliskich już nie ma obok nas, na co dzień, bo mieszkają na przykład gdzieś daleko, albo nie odwiedzają często, albo po prostu już odeszły, tak jak w przypadku osób starszych, że małżonek czy małżonka już nie żyje, to zdjęcia będą dawały poczucie bliskości. To też jest neurologicznie przebadane, że kiedy oglądamy zdjęcia ukochanych osób, uruchamia się to w systemie nerwowym przyjemną reakcję. Przychodzą w pamięć wspomnienia,
pojawiają się takie ożywiające emocje. I to się dzieje bez naszej woli, to się dzieje w sferze autonomicznego systemu nerwowego, który nie zależy, my tego nie od nas, od naszej woli nie regulujemy, bo pojawia się automatycznie. Także dla osób starszych, żyjących samotnie, będących w szpitalu, w izolacji jakiejś czy w rozłące, ale też dla osób z zaburzeniami pamięci, z demencją, warto jest, żeby w domu, w pokoju, na ścianie, na stoliku, przy łóżku właśnie eksponować fotografie. Te, które budzą przyjemne wspomnienia, kojące emocje. Więc na przykład, jeśli ktoś lubi chodzić do lasu, całe życie lubił chodzić do lasu, być może miał swój ulubiony las, to warto postawić w domu, czy w pokoju, czy tam, gdzie on przebywa, zdjęcia lasu, być może tamtego lasu, do którego chodził, ale też w ogóle zdjęcia lasu. To mogą być też zdjęcia ze wspaniałych wakacji, zdjęcia ukochanych osób czy zwierząt. Teraz pokażę Państwu film, prawdziwy, taki króciutki, ale wartościowy, który pokazuje taką ściankę ze zdjęciami w domu pewnej starszej pani. Ta pani doświadcza demencji i jej syn zamieścił, tak, stworzył w ogóle w jej domu taką ściankę ze zdjęciami. Już to pokazuję. O. Ona, ta osoba, do tych zdjęć podchodzi codziennie podobno. Rozmawia czasem z nimi, śmieje się. Bardzo dużo radości się przy tym pojawia. Ona się dużo uśmiecha do tych osób na zdjęciach. I to jest jakby istotne, że ma szansę przeżywać przyjemne chwile, ale też chwile, kiedy odczuwa bliskość. I to są te momenty kojące. Także poczucie bliskości. Ogromnie ważna rzecz, żeby wspierać osoby starsze. Zdjęcia na ścianie. Bo oni są na zdjęciach, ci, których pamiętam. Ja mogę codziennie na nich patrzeć i czuć dobrze. Przywoływać emocje dzięki zdjęciom. Te pozytywne, te przyjemne. I te zadania z własnymi zdjęciami, takimi fotografiami biograficznymi są w zasadzie naturalne na tym etapie życia. Bo chodzi o zintegrowanie doświadczeń człowieka, o pogodzenie się z całym swoim życiem, więc naturalne będzie zobaczenie całego swojego życia w szerokiej perspektywie na przestrzeni czasu naszego życia. To pomoże to zintegrować. Zdjęcia z natury rzeczy są po prostu zapisem biografii człowieka. I to, co ważne jest tu jeszcze, żeby powiedzieć, że nasza pamięć w ogóle funkcjonuje poprzez obrazy. My w ogóle myślimy obrazami. Obrazy sprawiają, że pamięć wraca. A wraz z nią właśnie te dawne emocje, przyjemne odczucia, a potem słowa. Więc jeśli ktoś cierpi na zaburzenia pamięci, nie pamięta i na przykład zadalibyśmy tej osobie pytanie, co pamięta, jak to było 10 lat temu, jak się żyło, a czy pamiętasz coś? Osoby mogą już wtedy wielu rzeczy nie pamiętać, ale kiedy zobaczy zdjęcie, to ta pamięć wraca, bo pamięć długa zapisuje informacje w postaci obrazów. Więc my bardzo często świetnie pamiętamy, jak wyglądał dom rodzinny, dom dziadków na wsi, miejsce wakacji dziecięcych, beztroskich, las. Pamiętamy nawet, jak pachniał. Pamiętamy też te zapachy. Pamiętamy smaki. I to przywraca opowieść, bo osoby, które widzą te zdjęcia, nawet jak zanika im pamięć, przywraca to słowa. Często te osoby zaczynają mówić. Nawet całe zdania, wypowiedzi, albo pojedyncze słowa. Ale dokładnie o to nam chodzi. No i to, że ludzie starsi w zasadzie uwielbiają wspominać.
i przywoływać te chwile z młodości. Zastanawiałam się nad tym niejednokrotnie, jak to jest, że ludzie starsi tak bardzo lubią wspominać. Młodzi ludzie raczej do przodu idą, a w którymś momencie pojawia się taka potrzeba, że zaczynamy wspominać. Jakby ta potrzeba opowiadania była naturalna i może tak jest, może to jest właśnie, że to wspominanie jest takim działaniem terapeutycznym, takim spontanicznym, które się dzieje naturalnie u osób starszych. Że może to jest nasz wrodzony sposób na właśnie integrowanie i na tej ciągłości biograficznej. Że sobie przypominamy i dbamy o takie poczucie sensu, że my wciąż jesteśmy na jakiejś ścieżce. Także zdjęcia z własnego życia, one otwierają szansę, aby wróciło dobre wspomnienie i pojawiła się przyjemna emocja. I to jest właśnie w tym ważne. To oglądanie zdjęć ze słodkiej młodości, z życiowych chwil, osiągnięć, pozwala na ponowne przeżywanie przyjemnych momentów. Bo zdjęcia nas zabierają w taką podróż. A oglądanie zdjęć pozwala na odczuwanie też bliskości z osobami, które no, na zawsze trzymamy w sercu i na fotografii w dłoni, którą mamy w dłoni. Nawet jeśli te osoby już odeszły. No i to naturalnie prowadzi do tego tematu godności, godności odchodzenia. Chciałam przywołać takie słowa bardzo znanego lekarza, terapeuty i twórcy tak naprawdę terminu, pojęcia terapia godności. Jego nazwisko Czocinow. Wyświetlę to, co przetłumaczyłam na potrzeby dzisiejszego spotkania tutaj. Czym jest terapia godności? Terapia godności może wspierać dobre samopoczucie duchowe i psychiczne, wzmacniać poczucie sensu i nadziei oraz poprawiać jakość doświadczania końca życia. Może pomóc ludziom przygotować się na śmierć i zapewnić pocieszenie w każdej chwili, która im została. Czocinow jest naprawdę bardzo sławetnym lekarzem, terapeutą. Stworzył całe wspaniałe podejście do pracy z pacjentami, szczególnie w opiece paliatywnej, którzy to pacjenci często po prostu są traktowani tylko jak pacjenci w szpitalu. A przecież to są ludzie i podchodząc do takiego człowieka, możemy z nimi chwilę porozmawiać. I rozmowa jest właśnie terapią godności, bo ci ludzie znowu się mogą poczuć sobą. I teraz znowu pokażę kilka zdjęć, które no, po prostu mówią według mnie same za siebie. To są zdjęcia które zamieściłyśmy razem z tą moją znajomą Tiną Rusinger, artystką, fotografką, która pracuje w Szwajcarii, w książeczce, którą teraz będziemy publikowały. To są zdjęcia z jej pracy z pacjentami w szpitalu w Zurichu. Ona właśnie jako taka terapeutka z fotografią przychodzi do pacjentów na oddziale paliatywnym, starsze osoby oglądają zdjęcia, zadaje im pytania, rozmawiają. Tu widzimy zdjęcia powieszone na drzwiach, po to, żeby jakoś tą przestrzeń uczynić unikalną dla tej osoby, żeby tam wisiały właśnie zdjęcia, które przynoszą jej z powrotem ulubione wspomnienia. Zdjęcia mówią same za siebie. Widać w nich czułość. Czułość też fotografa. To są zdjęcia, które oglądają pacjenci już na ostatnim etapie swojego życia. Na bardzo ostatnim. Bardzo starsze też osoby. Jak widać, jest to możliwe. Ze wspomnień Tiny myśmy pracowały nad tą książeczką, którą teraz wydamy przez 1,5 roku.
Wiele słyszałam przykładów, jak te osoby bardzo czekały na jej wizytę i chciały, żeby wróciła, i chciały opowiadać, i jeszcze pokazywały jakieś inne pamiątki, jakieś biżuterie, jakieś czasem maskotki, które przynoszą ze sobą do szpitala. To jest okładka tej naszej książeczki, która wyjdzie, fotografia w opiece paliatywnej. I tutaj kilka pytań, które właśnie w tej książeczce będą do przeczytania, ale chciałam się z nimi też podzielić dzisiaj. Dla inspiracji, jak rozmawiać o zdjęciach? Można tworzyć swoje pytania. Te tutaj są całkiem niezłe. Na przykład, jakie wspomnienia to zdjęcie przywołuje? Co lubisz na tym zdjęciu? Ja bardzo lubię to pytanie. Co lubisz na tym zdjęciu? Bo to jest proste pytanie. Bardzo otwierające, nic nie narzucające. Może nawet wnieść trochę zabawy i śmiechu. Takie bardziej poważne to trzecie pytanie. Co było w życiu ważne dla ciebie, kiedy to zdjęcie było zrobione? Jak mamy jeszcze osobę w pełni takich władz umysłowych, to może być bardzo dobre pytanie, żeby osoba opowiedziała o swoich losach, o tym, jak żyła, przekazała być może jakąś mądrość też nam. To pytanie też jest świetne, żeby coś spisać, jakieś wspomnienia. Ale też takie pytanie, o czym myślisz, kiedy patrzysz na to zdjęcie? Bardzo fajne, otwierające pytanie. Co czujesz, kiedy patrzysz na to zdjęcie? No i jeszcze takie, żeby trochę odmienić, z czego czujesz, odczuwasz dumę, jak patrzysz na to zdjęcie. Także jak widzicie Państwo, myślę już po tym, pomyślę, że można na przykład co tydzień przyjść i jedno zdjęcie obejrzeć. Na przykład samemu przynieść i zapytać, i dodać do tego takie pytania, może się otworzyć cykl przepięknych rozmów. I kto wie, co z tego dalej powstanie. Ale na pewno będzie piękne przeżycie. Także to są te pytania. Jak można by to wszystko podsumować? Myślę, że przede wszystkim to, co chciałam przekazać dzisiaj, to jest, że starość to jest taki etap życia kolejny, kiedy potrzebne jest pogodzenie się z tym życiem, nadanie sensu swojej biografii i takie przygotowanie się w spokoju ducha. I pracując z własną biografią tych ludzi na zdjęciach, możemy im w tym bardzo pomóc. Oglądając jeszcze raz, rozmawiając, przygotowując, żeby podarować, ale też odkrywając, z kim chce się pożegnać, do kogo zadzwonić, za co przeprosić i tak dalej. Na koniec do Państwa takie pytanie. Jak Wy, każdy z Was, może wspierać swoich rodziców? Co chcę im powiedzieć, co ich ukoi? Za co im podziękować, póki są i mogą to usłyszeć? Co mogę dla nich zrobić? O czym marzą być może jeszcze? Może na przykład pójść do lasu, gdzie bywali w dzieciństwie? A jeśli nie mogą tam iść, to pójść i nagrać film i im pokazać? Właśnie film z tego lasu. A potem być może oglądać zdjęcia z dzieciństwa lub z ich młodości właśnie w tym lesie. Prosty pomysł, ale może zabrać ich naprawdę w chwilę radości. To tylko jeden z pomysłów. Każdy może mieć wiele innych. To jest element kreatywny. To są proste rzeczy, ale one są kreacją. Na podsumowanie jeszcze ode mnie chciałam też pokazać jeden jeszcze slajd z takim moim przekazem, że to wszystko, o czym tu dziś powiedziałam,
To jest o miłości, o bliskości, o kontakcie. Na zdjęciach, poprzez zdjęcia, w towarzyszeniu ze zdjęciami, które po prostu przynoszą ukojenie, pomagają się pogodzić z faktami, pomagają. Pomagają nadać sens obecnej chwili, zaakceptować własną biografię i, mam nadzieję, pomagają zyskać poczucie spełnienia. I to się dzieje w tych wszystkich rzeczach naraz. W przeżywaniu własnych wspomnień, w patrzeniu na swoje życie z takiej szerokiej perspektywy, w rozmowie i kontakcie, który dajemy i w tych dalszych działaniach, które mogą z tego wyniknąć. Tutaj dla ilustracji zamieściłam zdjęcie, 5 zdjęć jednego dziecka, mojego syna, kiedy był mały. Jeden człowiek mały z mamą, z tatą, z babcią, z dziadkiem. W tych kilku zdjęciach jest cała wielka historia, którą można by opowiedzieć. Może kiedyś ten młody człowiek, który dziś już jest dorosły, bo już jest dorosły, weźmie te zdjęcia i opowie swoim dzieciom, przyjaciołom, wnukom o tym, co się działo w jego dzieciństwie, co może pamięta, jacy byli jego dziadkowie, rodzice, co otrzymał od nich. Bo jak widać, otoczony był miłością. I patrząc na te zdjęcia, nawet teraz, kiedy ja na nie patrzę, to też sama widzę, że wracają mi wspomnienia i jest to po prostu przyjemne. Także to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to z przyjemnością na nie odpowiem. A jeśli nie ma, to nie wiem, co dalej będziemy działać. To jest pytanie do organizatorów. Ja też w tym wykładzie ograniczyłam się do takich najbardziej oczywistych i prostych sposobów, ale jest w nich głębia. Przede wszystkim głębia spotkania. Czasem brak pomysłów, jak spędzić czas, żeby on był wartościowy, żeby coś wnosił, ale też, żeby nie zamęczyć, bo te osoby mają mniej siły. Więc to jest taki pomysł. Także nie wiem, czy organizatorzy się teraz łączą, bo powinnam teraz oddać głos według naszych ustaleń. Ale widzę, że pojawiło się kilka głosów na Facebooku. Ja może przeczytam to, co się pojawiło. A pani Anna napisała, że bardzo się cieszy, że takie tematy trudne, jakim jest właśnie opieka nad osobami starszymi, się pojawiły. Też pani Małgorzata dziękuję za inspirację i zachętę do refleksji. I ja ze swojej strony też muszę za taką inspirację podziękować. Czekamy jeszcze na kolejne głosy. Czekamy też na pytania. Tu można mieć w ogóle trudność z pytaniami, bo to są rzeczy, wydawałoby się, oczywiste. Myślę, że takim wyzwaniem jest to zrobić. Po prostu jest duża różnica między wiedzieć, że coś można zrobić, a to zrobić. I po prostu znaleźć na to chwilę czasu, na takie spotkanie i zobaczyć, co się zadzieje. Mamy pytanie też od pani Małgorzaty. Fotografie pobudzają emocje, nie zawsze tylko pozytywne. Czy wszyscy mamy kompetencje do wsparcia osób starszych przy trudnych wspomnieniach?
Myślę, że w naturalny sposób wszyscy mamy. Bo w ogóle bardzo dobre pytanie. Ja tu się skupiłam na wybieraniu takich zdjęć, specjalnie eksponowaniu, które budzą pozytywne, takie tak zwane pozytywne, czyli przyjemne emocje. My często też takie fotografie zachowujemy, bo zazwyczaj zachowujemy te, które wiążą się z czymś, co chcemy pamiętać. A często niszczymy na przykład te, których nie chcemy. Natomiast zawsze może się wzbudzić też nawet niekoniecznie trudne wspomnienie, co po prostu smutek, że coś odeszło. Ale to też o to chodzi, żeby osoba mogła to przeżyć po prostu. I jakie my mamy kompetencje, żeby w tym towarzyszyć? Jako ludzie, jako bliskie osoby tym osobom, mamy te kompetencje. Po prostu być tą osobą, przysunąć się do niej, objąć ramieniem, nic nie mówić, pogłaskać po dłoni, po prostu nie ratować za dużo, tylko poczuć się komfortowo i zaufać sobie, że to, co najcenniejszego mam do dania i to, czego najbardziej ta osoba potrzebuje starsza, to jest właśnie ta bliskość. Właśnie ten dotyk, ta czułość. Niezwykle potrzeba tym osobom czułości. Więc taki gest objęcia ramieniem, tak, przytulenia, pogłaskania po twarzy, po dłoni. A nawet jak możemy powiedzieć, wszystko dobrze, jestem obok ciebie, to też z takich narzędzi, ale to jest to, co mogę powiedzieć, żeby też ukoić. Wszystko dobrze, jestem obok ciebie. Zobacz, siedzimy tu razem. Albo kocham cię. Więc to są czasem trudne rzeczy i to jest wyzwanie, żeby okazać tak tę czułość gestem, słowem. Ale to jest chyba najcenniejsza rzecz, którą możemy dać takiej osobie, tak jak dziecku dajemy przytulenie, kiedy ono jest smutne, płacze, tak starszej osobie, wtedy właśnie też to możemy dać. Więc tak, mamy te kompetencje. Bo te osoby już nie muszą o tym więcej rozmawiać, nic przepracowywać w tym sensie, więcej się zagłębiać. One po prostu potrzebują ukoić. Ale może się to też otworzyć, taką możliwość po tym, tylko to nawet po tym momencie uspokojenia, zapewnienia, że jesteśmy obok siebie, to wtedy może się pojawić. Może chcesz coś z tym zrobić, napisać list do jakiejś osoby, gdyby to była taka sytuacja. Może to też otworzyć taką ścieżkę właśnie tego porządkowania niektórych spraw. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. Ja muszę też powiedzieć, że no ja pracuję oczywiście zawodowo, profesjonalnie w takich różnych sytuacjach trudnych, kiedy, ale też jedną z najważniejszych rzeczy, którą daję osobom, z którymi pracuję, jest właśnie taka otwartość na to, że mogą przeżywać to, co w nich jest prawdziwe i podejście do tego z otwartością, akceptacją, empatią. I ja też wielokrotnie pytam, jak jakieś pojawią się łzy, nagłe emocje, wzburzenia. Daję czas, żeby ta osoba pochłonęła. Pytam, czego teraz potrzebujesz, zanim przejdziemy dalej. Także ta empatia i ta czułość jest po prostu zawsze najważniejsza.